Na wystawie w Nowym Jorku zebrano najbardziej zaskakujące modele słynnych marek. Uzbierało się aż 150 zachwycających wzorów. Mało praktyczne i od samego patrzenia się na niektóre modele aż boli stopa, a jednak z jakiegoś powodu powstały. Do 13 kwietnia można oglądać te wszystkie buty w Nowojorskim Instytucie Technologii Mody. Ten wystrzałowy sandałek z rewolwerem zamiast obcasa to pomysł projektantów Chanel. Kolekcja letnia z 2009 roku. Numer 2 to propozycja japońskiego projektanta Masai Kishina z 2008 roku. Wykonany but jest z drzewa cyprysa oraz z włosów. Numer 3. Czerwona podeszwa to oczywiście musi być Christian Louboutin. Specyficznym projektantem butów jest Bruno Frisoni i tutaj mamy limitowaną edycję szpilek uwodzicielek z piórami pawia, które przy każdym ruchu trzepoczą jak skrzydła ptaka. Następnie mamy płomienie jak z karoserii Cadillaca, bardzo modne to było w latach 50. i to jest oczywiście Prada. No i na koniec mam dla Was buty zaprojektowane dla Lady Gagi, tak zwane szczudła Lady Point, i zaprojektował je Noritaki Tatehan. Jak zwykle mamy dziwne nazwiska u projektantów. Ciekawa jestem, czy w swojej kolekcji macie jakieś dziwne buty na szczególne okazje, czy może macie dziwne buty i chodzicie w nich codziennie.